Cześć! Mam dla Was kolejny odcinek Vlogmasów. Dzisiaj pokażę Wam coś fajnego. Jeżeli nie macie pomysłu na prezent, na pewno Wam się to przyda. Otworzymy również kilka kalendarzy adwentowych, te, które robimy codziennie. Oczywiście przetestujemy te produkty, żebyście sami zobaczyli, jak to działa i czy warto. Jest coś fajnego dla miłośników konsoli. Ja aktualnie posiadam PlayStation 4, ale żeby było fajnie, nie gra mi się za dobrze na padzie, więc kupiłem sobie Hama Speed Shot Ultimate, coś tam. Na pewno znajdziecie to u mnie w opisie filmu. Tu podłączymy do konsoli, a z tej strony wpinamy klawiaturę i myszkę i kabel, którym podpinamy do pada, żeby to widziało, że pad działa. Na pewno Wam się zagra 100 razy lepiej w każdą strzelankę. Jeżeli latanie helikopterem i samochodem, to raczej bym nie polecał, ale na wszystkie FPS-y. Ja jestem fanem Battlefielda, dlatego to jest dla mnie zbawienie, a na padzie za bardzo się denerwuję i najchętniej bym go tam gdzieś rzucił. Konwerter firmy Hama, on kosztuje mniej więcej 50-70 euro, ale daje dużo frajdy, a wszystkie przyciski możecie sobie sami ustawić. Do tego dostajecie taką całą instrukcję obsługi, również z naklejkami, żeby było łatwiej, które guziki są dostosowane, a które jeszcze nie. W międzyczasie mogę Wam polecić fajny krem, to jest mango z The Body Shopu. Bardzo lubię. Aj, pachnie jak mango. Cyk, troszeczkę na rączkę. Dobrze jest stosować kremy, szczególnie zimą, przynajmniej ręce tak się nie niszczą. Kolejnym fajnym gadżetem, który dla Was przygotowałem, jest stojak na słuchawki razem z ładowarką do telefonu. Kosztował 7 euro i można go kupić w Action. Taki kabelek, wpinamy to, links, cyk. Tak się prezentuje, można go sobie podłączyć kablem USB do wtyczki, do komputera, czy do czegokolwiek chcecie. Oczywiście mam przygotowane słuchawki gamingowe. Używam ich do grania i do robienia filmów. Cyk. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Porządek na miejscu pracy musi być, a dodatkowo to jeszcze świeci, więc kabelkiem podłączę sobie do powerbanka i zapaliło nam się na czerwono, zielono, żółto. Będą teraz pewnie różne kolory. Żeby sprawdzić ładowarkę, mam telefon. Xiaomi Mi 11. Cyk. I nie zadziała. A wiecie dlaczego? Ponieważ tutaj na opakowaniu jest napisane charging i changing. Mała literówka i już nie ładuje. Oczywiście są tutaj dodatkowe dwa porty USB, żeby kabel puścić dalej, na przykład do telefonu, i wtedy no, dodatkowe kable trzeba ciągnąć. Więc to już mi się nie podoba, to już niech sobie świeci jak sobie świeci. Ale jako podstawka do słuchawek koło biurka jest super. Mi się podoba, 7 euro niedużo. Przejdźmy do kolejnego gadżetu. Kolejnym fajnym pomysłem na prezent jest maszynka do golenia firmy Braun, taka o, i ona kosztuje w Action 17 euro, znalazłem ją również na Amazonie, podam link w opisie filmu. Jest chyba na kabel, ale nie jestem pewny. Teraz czas na test, jak działa i co zawiera. O. Wszystko, instrukcja, maszynka jest bezprzewodowa. I można ustawiać sobie długość pokrętłem, kabel, ładowarkę, czyścik i to wsio. Ładowarka wygląda jak do starej Nokii. Ciekawe, czy działa. Przygotowałem sobie lusterko. Cyk. No i lecimy z tematem. Jak tnie i czy warto? Powiem Wam, że tnie jak żyleta, może tego meszku nie było za dużo, no ale na pewno wygląda to lepiej niż przed chwilą. No a jeszcze teraz środek, ale środek zrobimy z tym. Skończone, poszło bardzo szybko. Powiem Wam, że sam jestem w szoku, jak za 17 euro ten Braun, to jest prawdziwy kozak. No ale nie wolno go dać do wody. A teraz czas na porównanie. Tak wyglądam nieogolony przed, a teraz czas po. A tak wyglądam po teście. Bardzo szybko poszło. Może gdzieś jakieś włoski znajdę, ale na razie ich nie widzę i nie czuję, więc nic nie denerwuje. Też fajna sprawa od Xiaomi. Jeżeli chcecie recenzję, mogę dla Was zrobić. I chyba też nadaje się na prezent. Tylko droższy. Kolejnym przedmiotem, który mogę Wam polecić jako prezent na gwiazdkę, jest to głośnik od Sonego. Używam go chyba ze 4 lata jakoś i to jest model XB30. Teraz już ich nie produkują, ale są XB33. To jest to samo, tylko że w innej obudowie.
Bateria trzyma jakoś 6 do 8 godzin słuchania muzyki i robi jako powerbank, ale tego raczej nie polecam. Kosztuje poniżej 100 euro. Ten akurat kosztował 90, a te nowe kosztują 100-110 euro, czyli mniej więcej tak samo. Głośnik jest wodoodporny, nawet świeci, co jest fajne i mi się to podoba. Może bateria szybciej przez to leci, ale czy to jest ważne? Ważne, że fajnie gra i naprawdę dobrze basy słychać. A teraz czas na mały test. Miał kiedyś rozładować, nie? Gra bardzo dobrze, niestety mi się właśnie rozładował. Taki pech. Ale ma fajny guzik, ekstra bas i jest podbicie tak fajnie dudni. Ma NFC, jeżeli ktoś by chciał przez telefon tak tylko położyć albo go połączyć. Największym plusem jest to, że jest wodoodporny. To mi się podoba. Pewnie nie jest aż tak do zatopienia, ale jeżeli chodzi o takie normalne zachlapanie czy coś, to trzymał się dobrze. Ja brałem go nad jezioro i dawał radę. Byliście grzeczni w tym roku, przyszedł do Was Mikołaj. U mnie był i przyniósł mi perfumik. Taki o, od Hugo Bossa. I mogę Wam go śmiało polecić, ponieważ pachnie bardzo dobrze i długo się utrzymuje. Taki o. Ten akurat jest 200 ml, ale jest bardzo intensywny, dlatego został wybrany ten. Po całym dniu wracam do domu, a nadal nim pachnę. Musiałem być bardzo grzeczny w tym roku. A teraz przejdźmy do otwarcia kalendarzy. Zacznijmy od czerwonej kostki Douglasa. Cyk. Mały pilniczek do paznokci z różnymi gradacjami. Taki nawet nie kieszonkowy. Mały. Kolejny kalendarz z Douglasa. Taka trójkątna zawieszka. Więc na łańcuszek, czy na to, co było wcześniej, czy tam gdziekolwiek. Następnie kalendarz do kąpieli. Taki o, czerwony. Cyk. Takie serduszko, pewnie sól albo cokolwiek innego i zawiera 25 gramów. Taki męski, numer 7. Takie coś wygląda jak kiedyś pudełko zapałek, a w środku są pilniczki. Takie o, małe, jednorazowe. Ostatni kalendarz, który wspólnie otwieramy, to kalendarz z gumkami do włosów. W numerze 7 taka kolorowa gumka do włosów. Fajna. Teraz dopiero zobaczyłem, że mi lampki na choince nie świecą, ale już są włączone, tak jak należy. Dajcie znać, jak Wam się podobało, czy macie również kupione prezenty już na święta, na Wigilię, a my widzimy się w następnym filmie. Cześć!